Witam Was, ja jestem Eriko, a Wy oglądacie Zagrajmy w Dota 2, odcinek 5. W dzisiejszym odcinku gram w trybie Ability Draft, w którym wybieramy sobie umiejętności spośród puli. Ja już sobie stworzyłem postać, to jest dosyć nudne, powiedzmy, więc postanowiłem to pominąć. Weźmy sobie coś do dobijania, muszę się wyfidować. Oraz może mimo wszystko również coś takiego do supportu bardziej. W moim teamie jest kilku, dwóch ruskich i oni nawalają cały czas na czacie, więc postanowiłem ich tak kompletnie wyciszyć, żeby nie było ich słychać. Zresztą poprzednio też wyciszałem, ale teraz to by było bardzo irytujące. Mają chyba otwarte mikrofony, bo cały czas nadawali. Mam koktajl pod Q. Jest to nowy tryb wprowadzony teraz w związku z festiwalem. Jest teraz festiwal, bo jest nowy chiński rok. Event ogólnie. Kilka śmiesznych rzeczy zostało nowych wprowadzonych. Raczej no, wygląd mapy też zmienili. Raczej nic takiego wartego omówienia tutaj nie ma. Są również na przykład prezenty, które można kupić za punkty, które się zdobywa podczas tego festiwalu. Ja tych punktów już trochę mam. Ogólnie jest całkiem ciekawie. Niestety gram postacią, która atakuje wręcz. Czasem jest śmieszne, bo można sobie złożyć postać, która... O Boże, dobił mi. Która na przykład walczy wręcz normalnie, ale macie skill snajpera, który zwiększa zasięg ataku i w ogóle widzę, że ten wilczek ma trochę mały atak, zasięg ataku ogólnie. No. Nie wychodzą mi te last hity, w sensie pewnie wyszedł, gdyby mi nie dobił, wiadomo. Ma on bardzo niski atak speed z tego co widzę, bardzo, bardzo niski. Mogę sobie kupić, a ten alchemizm ma wyższy ode mnie. Mogę sobie kupić różdżkę i chyba... Nie, zostaję bez różdżki na razie. Na środku jest koleś, wrócił, żeby się nie bać. I druga umiejętność. Weźmy sobie mimo wszystko tego pasywa do krytów i chybienia. To jest pasyw Brave Mastera, tego kolesia właśnie. Ukradłem, a to nasze, dobra. To ty to zarzuciłeś. To dopiero pierwszy, nie, drugi level, ale nie wybrałeś skilla. Dobra, wziął skill meduzy. Niech będzie. Ogólnie ten tryb jest bardzo, bardzo trudny, ponieważ czasami rolnie wam, wybierze wam taką podstawową postać, którą po prostu nie ma jak złożyć, żeby była dobra. W ogóle umiejętności też takie weźmie śmieszne. To jest dla fanu oczywiście. Gra bardzo, bardzo dużo frajdy to sprawia. No, nie udało mi się kryta walnąć. O. Kurde. Za późno. I zgarnęli First Blooda. Po naszym... za naszego Bad Ridera. Ja sobie mogę kupić za to coś do regeneracji HP większej. A nam się na razie i tak nie przyda. On tu jest, manę sobie bierze. Mam nadzieję, że przynajmniej ja nie sfiduję. Ten Bad Rider nie wiem się po co złożył. Prawdopodobnie większość takich buildów ogólnie tutaj jest dosyć przypadkowa. No to ogłuszenie Svena. Dzięki temu zabili w sumie naszego Bad Ridera właśnie. Ten Bad Rider nie ma za dobrych skilli, widzę. Ta strzałka nie jest taka zła jeszcze, ewentualnie. Ja się cofnę. I również trzeba wiedzieć, żeby nie składać przedmiotów z poradnika zazwyczaj. Większość z nich się nie sprawdza. Ja jednak sobie złożę tego Vladimira, ponieważ to jest ogólnie dobry item do walki wręcz, jeżeli walczycie wręcz. Chyba take aim, jeżeli weźmiecie właśnie... No, jeżeli weźmiecie take aim snajpera, to nadal będziecie nawalać
Tak naprawdę z bliska będzie wam to liczone, więc nadal Vladimir's Offering będzie na was działał. Przydałby mi się jakiś pasyw w sumie do kradzieży życia bardziej, ale... Dawaj Brave Mastera, dawaj Brave Mastera. Jest całkiem prosty. I zabity. Teraz weźmy tego, zabijmy. Może nam się uda nawet. I Batrider zabił swoimi wilkami. Całkiem nieźle rozegrane. Ja wezmę sobie koktajl lepsze. I mogę ulti. Szósty level. Cofnę się mimo wszystko. On tymi wilkami nadal tutaj steruje. Całkiem długi czas trwania mają widocznie. Stworzę sobie zamiast czaszki najpierw. Mam jeszcze 3 tango, więc sobie kupię do regeneracji many. Ulti Svena mi się bardzo przyda, bo mi daje sporą premię do obrażeń. W ogóle można tak z tym ulti walić dużo. Na przykład stworzyć sobie jakąś Draw Ranger, która jeszcze będzie miała mega szybki attack speed. Jeszcze premię do obrażeń, właśnie coś w tym stylu. I tutaj chyba brakuje kolesia ogólnie. On na tych Facebooksach zawala, ale... uda mi się uciec chyba, jeżeli nic nie ma takiego. A miał skilla dla Svena. Użyłem tego ulti jednak, wiadomo, że byłem z góry przesądzony, że umrę. Ten ma niestety double damage. Może raczej nie zabije. Nasz Batrider jest wcale nie taki zły, w sensie ma te wilki. Te wilki sporo dają w takich początkowych walkach. Alchemist ma ulti dosyć słabe na szczęście. Kupmy sobie, nawet fajerwerki są, jak się zrespiłem. Kupmy sobie coś takiego do supportu, czyli teleport. Nie ma lepszego itemu do supportu. Lone Wolf. For the honor of my house. Zacznij, skupmy się teraz na last hitach. A tutaj chyba Svena nam cisną. Sven, ja ci pomogę, chodź do mnie. No, przed w inną stronę. Mają chyba tutaj Warda, tak? Myślę, że mogą mieć. Albo zauważyli po prostu, że z liny pobiegłem, bo miniony widzą przecież też. To mnie trochę denerwuje w docie, że miniony... nie miał double critic. No, nie zabiję go. Niepotrzebnie ulti teraz w sumie użyłem. To nie do końca było... Nie do końca było potrzebne. Jednak stać mnie już na czaszkę. Faceless sobie nie składa tego. Facelace, jego lubię nazywać. Się od lace'ów. Mana mi się całkiem regeneruje. Szybko 1-7 wystarczy na początek. Nie zdejmę go za łatwo. Muszę poczekać na miniony i możemy teraz iść do przodu. Oni zgarniają miniony. No. I zabity. Tego się spodziewałem w sumie, że się rzucą na mnie jak tylko podejdę. No jest tam dosyć. LOL, patrzcie, zbugowała się animacja i w ogóle nie mam ataku. Nie mam animacji ataku. W ogóle mam rave poza. Zobaczcie. Nie mam żadnej animacji, LOL. Tak do końca gry prawdopodobnie. Albo jeszcze możliwe, że uda mi się po prostu zginąć i wtedy też. Sorry, ja się tam wam nie przeteleportuję. Tam w dwóch jesteście, prawdopodobnie sobie poradzicie. Nie, kurde. Wieża mnie zabija.
No i zginąłem od wieży, ponieważ Alchemist uciekł nam. On już nie... to przeżyje prawdopodobnie. Chyba, że Wilgo dorwie, w co wątpię. Mają szansę na trafienie krytyczne, jednak ten krytyk za dużo nie zadaje, jak widzicie. No bo nie do końca dobrze rozegrane, mogłem jakoś to przeżyć czy coś. Nie wiadomo jednak. Nie wszystko wykonać tak jak chcemy. I musimy sobie założyć Wladimira teraz. To jest fajne. W sensie nie wiem, dlaczego to się pojawia przy okazji tutaj jako buff, a to nie jest tak naprawdę buff. On wygląda jak z jakiejś innej gry. On prawdopodobnie wygląda podobnie jak w Warcraftie, bo w Warcraftie jakoś postaci tak wyglądają. Mi się zawsze kojarzyły. Takie lekko to owłosienie na przykład ma, kanciaste, jakieś śmieszne rzeczy. Kurde, nie zdążę tam pobiec. No ty przeżyłeś, Bad Raider, dobra. I z naszego teamu ktoś zrobił serię zabójstw, jest ogólnie 6-8, ja takich statów złych nie mam, 2-2-2. Równe. Bronić chcecie? Dobra, to ja się tam teleportnę. I dobrze. Wszyscy tutaj są, szykuje się coś mocnego. Czterech tutaj na razie jesteśmy. Ktoś tam na górze został chyba. Nie ma po prostu miejsca na teleport z tego co widzę. Chociaż mógł coś sprzedać zawsze. Nie mam last hita katapulty. Te katapulty jest zawsze najwięcej. Chronosfera jest gotowa. Patrzcie, on też ma Reów poza. Nie, nie ma. Ja tylko miałem. Już mówiłem, zginąłem, nie mam Reów poza. O, spowolnienie ruchu. Popatrzcie, mogę go atakować. Nie zarzuciłem na nikogo niestety. O, teraz wieża mnie bije, więc może sobie ucieknę. Ktoś puścił ultrę, jeden z Rusków. Bardzo dobrze widocznie. Bardzo dobrze widocznie zagrał. Ja sobie kupię to leczenie, wezmę. O, no wolno leczy, niestety. Ha, wódka. Chodźcie, chodźcie tutaj, miniony. Na was się uleczę. Mam już 2 regeneracji many. Całkiem nieźle. Szkoda, że nie ma czegoś, co daje na przykład manę przy ataku. To by było bardzo fajne. Jednak może trochę za dobre. Czy chodzi o to, że mana jest czymś oddzielnym. Patrzcie, ktoś jest mną. Zobaczmy, co ja sobie mogę kupić. Kingsbara? Nie, myślę po pierwsze buty. Buty to podstawa, chodzę na boso. Buty dają ci speeda. Buty puszują nam wieżę na dole. Może nie tak dosłownie, ale ktoś w butach ją puszuje. Można wszelkie zasługi przypisać butom. Dobra, chodźmy. Mylą mi się postać. W ogóle nie czuję się, jakbym grał tym wilkołakiem. No, Brave Master to już spuszował. On poszedł chyba tędy. Double damage. Your top tower is under attack. O, że nam idzie. Nasz Sven niestety sam został. Naprawdę sporo mi obrażenia zwiększa na pierwszym levelu. I zaatakujmy, trafiłem krytem jakimś. Ulepszymy sobie kryty. Bo i tak many na razie nie mam, żeby coś zarzucić.
Slardar został martwy. Stał się martwy wręcz. Szkoda, że za te wilki na przykład nie ma buga i ja nie mam tego expa i tak dalej. Popatrzcie, znowu mam zbugowaną animację. Biegnę w miejscu. Co jest nie tak? W ogóle dzisiaj jakoś te serwery szwankowały. To w też dosyć śmieszny sposób. Biegnę w miejscu. Może przez te wilki, że ktoś ma po prostu mojego skilla. Runa regeneracji mi się przyda może. W sumie many mi brakuje. No, kupmy sobie teraz do końca power tricksy. O cholera, tutaj jesteś. Masz leczenie. Już wątpię, że to cię uratuje, ale uratowało cię. Do czasu. Double kill. Mam bardzo dużo damage'u, widzicie. Damage'u. Jeszcze ta szansa na unik też sporo daje. Ocaliłem tego loda. Tutaj Batridera chyba coś goni. Miniony gonią, to ja mogę na miniony dostać i przeciągnąć z powrotem na linię. O. Alchemist się na mnie rzucił. Slardar ma skilla Batridera. Nie, za ciekawie się za to zapowiadało, no i zginąłem. Przynajmniej teraz będę miał buty. Bez butów nie miałem szansy na ucieczkę. Myślę, że sobie właśnie Kingsbara złożę, mimo te wszystko przedmioty z poradniku będą do mnie, poradnika będą do mnie pasowały. Ewentualnie mogę coś na więcej obrażeń. To na więcej obrażeń byłby Dezolator. Negon jest trochę droższy. Na razie mnie stać na topór. W sumie to ograpała. Nie wiem dlaczego to jest topór na obrazku. Zawsze mnie to dziwi. Ściągnęli miniony pod drugą wieżę. Dobrze. Mamy ogólnie staty lepsze niż wrogowie. Mam staty ja osobiście 5-3. Nie idzie mi źle jak na własnie stworzoną postać. Sobie sprzedam i kupię teleport od razu. Queening Blade się jeszcze przyda ze względu na to, że mogę iść do dżungli. Jeszcze się trochę sfidować więcej. Szczególnie to jest postać na właśnie sile, więc to mi sporo da. Wolałbym ulti alchemista, gdyż premia do obrażeń 200% to jest coś potem. Przecież to jest nie do zatrzymania wtedy. Jeszcze ogłuszyłem martwą postać. Chodźmy tędy. Nie wiem, czy jest sens wycofywania się. A i go ogłuszyłem. Zaraz zginął od Batridera. Kurde, Slardar. No nie znam Batridera. Jeszcze jego skillem go chcę zabić pewnie. Nie mam many za dużo. Batrider, puść swoje wilki właśnie do tyłu, żeby zblokowały tego. Po co ty nimi biegniesz? One mogą zginąć przecież. No i zabiłem go swoim koktajlem. No, on ma tego, tą włócznię śmieszną, Huskara. Ogólnie ma item pod Huskara. I chodźmy może tutaj w bok lepiej. To trochę kosztuje młotek pod Kingsbara, ale wiadomo, z Kingsbar się przyda, żeby nie mogli mnie na przykład zestunować. Najgorsze co mogą zrobić, zazwyczaj osoba, która zadaje najwięcej fizycznych damage'y,
medzy, no to stunują. To miejsce się... Patrzcie, ja nadal chodzę w miejscu. Jestem jak Michael Jackson. I cały czas nawalę. Jakie on ma ulti w ogóle? Aha, meduzy. To jest dosyć urokliwe ulti. W sensie nawet nie wiem, jak dokładnie ta postać działa. Wiem, że jest bardzo dobra. Faceless Void sobie sam nie poradzi. O, ktoś mnie zaprosił do gry, zapomniałem. LOL, jakim cudem mnie zaprosił do gry, jak jestem offline? To jest jakiś bardzo wytrwały gracz. Już myślałem, że zginie od tego słabego skilla. Badrider zdobył za niego skilla, dobra. Nie uratuje nikogo. I nie mam jednak teraz many, żeby kurde coś więcej zrobić, żeby ich zastunować. Coś w tym stylu. Rąbałem się w nieciekawe miejsce, nieciekawą pozycję. I zaraz mi się ulti skończy. Popatrzcie, ile mam obrażeń. Cofamy się, uciekamy, bo sam tu jestem. O, coś mnie tak... A, skill Badridera. Jeden tak działa, hamsko. No tutaj serii zabójstw dokonuje. Patrzcie, jaki wyfidowany jest. Ja nawet jednego, na jednego killa się skusiłem i zabiłem. Nie miałem many, żeby tamtemu biedakowi pomóc. Myślę, że się cofnę. Kupię sobie zamiast Quilling Blade albo zamiast Tango. Najlepiej właśnie... W ogóle ja chcę zginąć chyba, bo z tym Rave Pause'em to nie mogę tak... Ej, w ogóle wcześniej biegnąłem przynajmniej, a teraz... Rave Pause... I tak będę... lewitował nad ziemią. Dosyć ciekawe. To już raz w ogóle ostatnio spotykam takie właśnie serwery, na których są różne błędy. Mniej lub bardziej przeszkadzające. Raz jak grałem podczas eventu, był właśnie świąteczny, no to był bardzo, bardzo przeszkadzający błąd, który na przykład robił, że atak wyglądał jak takie krzyżyki śmieszne czerwone. Mam screena na Steamie, możecie sobie zobaczyć, jak was to interesuje. W swoim profilu jest chyba publiczny ten screen. Teraz sobie dobrą postać, ewentualnie pod E mógłbym coś innego wziąć, ale akurat nic nie było wtedy, jak sami widzieliście zresztą, co mógłbym wziąć. Patrzcie, ja nawet nie wiem... Brave Master dostał... killa. Wow. Na mnie całkiem mocno cisną. Armlet może by się przydał, wiecie? O cholera. Uciekł. W sensie umarł. Już niepotrzebne to było. Mogę się zawsze uleczyć. 54 regeneracji HP. Nie ściśniemy tej wieży, tak? 21. Niestety ta regeneracja spada wraz z tym, jak się po prostu nadleczymy z niej. Teraz nie mam many w ogóle. Jeszcze schemat mi jest do Kingsbara potrzebny. To Kingsbar też do użycia potrzebuje. Nie, nie potrzebuje many na szczęście. O, 400 krytem. Ach, niech będzie leczenie. Jest ogólnie drogie, ale to wiadomo, że ja chciałem się zrobić na późnego carry. Takiego na koniec gry bardziej. Tak, aż tak źle mi nie idzie na szczęście. Pff, 20 HP ma. To tutaj się wychyliłem, żeby... O cholera, zgarnęli mnie. Ja chcę się uleczyć, bo to jest ważniejsze w sumie niż zastionowanie wroga teraz. Dokonałem za Night Stalkera, dostałem killa, dokonałem serii zabójstw. I teraz leczenie. Już skończyło się. On nie spłonie, chyba nie spłonie. Przeżył to.
Sven go już nie dorwie. Ja się tutaj podleczę na minionach. I mam już na Kingsbara. Boże, z tym Revpose'em. No muszę tak chodzić. Jakieś animacje by się przydały. Rozumiem, że jesteście leniwi, no ale moglibyście coś dać. To jest śmieszne. To jest, naprawdę, pasyw jest bardzo dobry. Już drugi raz mam z nim postać i za pierwszym razem pamiętam też całkiem spoko mi szło. W ogóle robię się zazwyczaj pod carry. Albo taki support, taki mag, taki kompletny support, to też jest śmieszne. Cały czas się mylę ze Svenem, bo mam jego ulti. O-o. Ogólnie może ucieknij tutaj. Do nas. Jak ktoś będzie miał mało HP, no to mu mogę dać zawsze. O, zamraża się. Nie ma tego obrywać ze swojego skilla. Śmiesznie jest jeszcze umrzeć ze swojego skilla. Co to jest przy okazji za linia? To też nie ma. Ona jest na tej mapie jakoś się zbugowała prawdopodobnie. Weźmy Nightstalkera. Przeżyli chyba. Alchemist zginie. Jeszcze zdążył robnąć skilla. Mo za dużo nie dało jednak. Slardar. Slardar uciekł nam. Wszyscy no, mają trochę HP. Jakieś tam HP mają. 400 krytywane. Ulti mi się nie udało użyć, ponieważ many nie miałem. Przyda się coś do... Ktoś ma w ogóle coś do many? Nie, chyba nikt nie ma. Każdy ma power tricksy. Nie ma arcane bootsów. I co mogę sobie następne złożyć? Myślałbym właśnie nad dezolatorem. To jeszcze raz sobie to kupię. I brak kuriera, w ogóle kuriera nie mamy. Cofnę się na spawn ze względu na brak many i się teleportem, mam ten teleport, nie jest jakoś Killing Blade, mogę sprzedać na drugi teleport czy coś w tym stylu. Mam force w sumie na drugi, żeby... Sven tutaj jest, on nie ma żadnego skilla chyba. Sam zginął już, Brave Master. Tutaj jest sporo ścieżek, jak widzicie, w tych drzewach. Ja już dotarłem na spawna, leczę się. Kupię sobie drugi teleport. Nie będę żydził. Slardar ma tego chamskiego skilla Badridera, lasso, może mnie chwycić. Badriderem ogólnie to jest postać bardzo dobra do gankowania, jeżeli będziecie grali w normalny mecz. Tutaj no to tak średnio. Patrzcie, tym razem biegnę cały czas. Znowu nie mam Revpose'a. Dobra, możemy iść, ja mogę to wytankować czy coś. Nie wiem, czy używać ulti, jak i ona. 80 sekund, więc da się to przetrzymać. Patrzcie, jaki damage. O Boże, że kryty. Ja zgarniam, nie mam miejsca. W sumie mi nie jest potrzebne jakiegoś miejsca, szczególnie. Faceless może podnieść. Ma ogólnie skille ciekawe. Ma chronosferę swoją, więc dobrze. No już nie żyje. No nie muszę tego Kingsbara w sumie używać. Nie ma jakiejś potrzeby szczególnej. Wow. 200% do obrażeń więcej. To jest coś niesamowitego. Jak jeszcze kupię sobie coś takiego... Szkoda, że nie opłaca się składać. W ogóle już drugi raz mi się zdarzyło, że przez to, że przeciwnik kupił... co to jest za item? Divine Rapier. Rapier. Tak, gwałciciel. To niech będzie... No to... przez to drużyna przegrała. Bo jeden u nich kupił właśnie w tym trybie. I potem u nas zgarnął jeden Invoker tą broń. Nie, to był zwykły jeszcze tryb, zwykły jeszcze, nie w tym. Invoker to zgarnął, jakimś cudem to wygraliśmy, a to chyba był Ranked. I to było coś niesamowitego. I w ogóle wszyscy tak sfidowali, my się broniliśmy. Sven zniszczył, wierzę, to zupełnie inaczej wyglądało niż tutaj. Sobie kupię
Drugi młotek. A nie ma kuriera, zapomniałem, ale kupię sobie na zapas, gdybym umarł, to wtedy wróg dostanie całkiem sporo złota, ponieważ mam statę 9-3. Tak nadal ten, nadal jest najbardziej sfidowany mroźny bałwanek nasz. Dryder ma double damage. O, on też nie zakrytywa i znacznie szybciej ode mnie. Jeszcze mam Mask of the Madness i nieśmiertelność. W sumie nieśmiertelność mu się jakoś szczególnie nie przydaje. Ale dobrze. Dobrze zarzucił tego. I chodźmy tutaj do niego. Dostałem Monster Killa i Ultra Killa. Będę się regenerował, plus 30. A my tego nie spuszujemy, przecież tu minionów nie ma. Potrzebne są nam miniony. Lol. Ktoś mówi... A, Night Stalker u nich healuje itemy. W sensie nie rozłącza się, tylko czeka na koniec, aby po prostu dostać itemy, wiadomo. Niestety się takie coś zdarza. Ja nie będę używał tego leczenia mimo wszystko, bo jak widzicie, ono się raczej okazjonalnie przydaje. W sensie teraz nie będę na przykład leczył. Może jeszcze to sobie zarzucił. Wszystko. A! Zarzuciłem mu to leczenie, żeby nie użył Immortality, bo po co ma marnować? Mogłem kimś z bara użyć, jednak nie ma jakiegoś sensu. Będę ich Rev Pose'em zabijał swoim. Nie musicie im tam podchodzić, ja się tutaj No, podwójny krytyk. Uleczyć się muszę. Jaki on ma tak speed? Ja cię was walę. Ja jednak skasowałem mu budynek. Znowu! Jakoś tak się dobrał nasz atak speed, że... Kurde, ja chcę normalnego kuriera. Nie chcę w ogóle mieć kuriera. Podleczę się trochę. Mam mało many, to jest wada tego zestawu. Przydałoby mi się coś do regeneracji. Bloodstone może, następny złoże. Serce byłoby lepsze, ale mówię, nie mam żadnego supportu, który by przynajmniej te Arcane Bootsy dawał many. No widzę, że tutaj stara się nie chwycić na lasso. Mi się udało. Nie miałem Kingsbara załadowanego, więc zginąłem. Jednak przynajmniej wrócę na spawn, będę miał ten dezolator ukończony. Nie, to mi się nie przyda. Myślę, że serce złożę. Patrzcie, jak nasz Faceless zabija. Ma również młotek, taki śmieszny młotek z piorunami. Kryty to jest w ogóle niezłe combo, muszę przyznać. Premia do... A, do obrażeń. No nie wiem, to jest trochę mało daje, ale tylko 30 many kosztuje. No wszystko. Nie jest to drogo. No i ma basza. Trochę podobny jest do Facelessa. Ogólnie szybkość ruchu ataku. Dodatkowa, dodatkowy atak speed właśnie i movement speed. Tutaj słyszę, że u mnie dzwoni. Jednak nie do mnie prawdopodobnie. Mam 2600, kupię sobie... Nie, na razie nie będę... Na razie nie będę sobie kupywał temu, bo mi jest potrzebny ten toporek plus 25 siły. On jest trochę drogi. 3200 kosztuje. Ach, już się teleportnę. Nie będę żydził. 75 mi zabrało many, ale wybiegłem ze spawna. Będę to od razu pomyśleć. Niewidzialność. Wezmę niewidzialność, bo nasz Faceless nie żyje. Na razie z tym poczekam. Bo oni tutaj się biją z naszymi minionami.
Prawdopodobnie jeszcze chwilę mogę poczekać na to. Dezolator ogólnie mam już złożony. 60 do obrażeń. Ogólnie teraz jak włączę tego skilla, to będę walił krytyki po... O Boże, z 1500? Coś w tym stylu. Dobra. Zróbmy niewidzialność sobie. I biegnijmy. Szkoda, że ich nie słyszę, bo to naprawdę mi trochę przeszkadza. Oni tu są. Patrzcie, akurat mnie musiał ogłuszyć. Nie zdążyłem zarzucić. Walnąłem sobie kryta chyba z tego aż. Wszyscy się rzucili na tego jednego kolesia, nawet nie miał szans. Ewentualnie mógłbym Black King's Bara użyć, żeby nie oberwać, ale nie będę używał, bo to nie ma kompletnie sensu. Boże, ja jestem taki biały, bo mam tego skilla na sobie, już nie mam. Zmniejsza pancerz oraz ujawnia ciebie, powiedzmy. Dosyć niezłe, chociaż na ulti nie do końca. 5 regeneracji HP. Wow, ale mega creepy są duże nasze. Czy chce się spuszczać tą wieżę? No dobra. Myślę, że te baraki są ważniejsze. Już mnie zamroził znowu. I mamy teraz mega creepy, ponieważ wszystkie baraki wroga ten umarły, zostały zniszczone, to teraz mamy creepy, które naprawdę jak zobaczycie jakie staty mają, to chyba się za jaja aż złapiecie. Tylko muszą się pojawić nowe. Chyba te obecne się nie zmieniają jednak. Oni tutaj mocną akcję przeprowadzają. A, ogłuszył mnie ktoś, dostał za mnie killa. Nie zdążyłem nikogo zabić z tego podka. No i w sumie mogę się wykupić, sprzedać buty, kupić sobie już buty do podróży i ich użyć na sam koniec, ponieważ to już raczej jest. O, rapier ktoś kupił. Prawdopodobnie Faceless właśnie zginął z tym rapierem. Jakby wcześniej zginął, no to moglibyśmy mieć z tym problem, jednak dopiero na sam koniec, więc to by było na tyle w tym odcinku. Tu są właśnie te śmieszne bonusy, różne nowe itemy wprowadzili. To jest tylko na czas festiwalu. Patrzcie, 4 i 4. Ja nie byłem w żadnym teamie, a jednak mi całkiem nieźle poszło. Ja jestem RK i się z wami żegnam, to cześć, na razie, pa i mówcie mi, czy chcecie więcej z tego trybu odcinków, on jest dosyć zabawny, no i to był na tyle w tym odcinku, to cześć, na razie, pa.